przyjaciele, dzisiejszy czasach wszystko zostało pomieszane. Świat kręci się wokół największej religii XXI wieku, humanizmu. Ludzie się pouczają, co jest dobre, a co jest złe. To jest moralne, a to nie jest moralne. Ale coś wam powiem. Z perspektywy Boga, z perspektywy Jezusa, sprawiedliwość ludzka jest jak brudna, splugawiona szmata. Bo tak to powiedział. Żaden człowiek, nieważne jak żyłeś do tej pory, czy byłeś porządny tak jak ja kiedyś. Ja nazywam się Michał Korgor. Jestem prawnikiem z wykształcenia, budowałem dużą firmę, osiągałem sukces i miałem gdzieś wszystko, co było związane, jak mi się wtedy wydawało, z religią. Bo sam dla siebie chciałem być Bogiem. Ale w którymś momencie uświadomiłem sobie, że potrzebuję Jezusa w moim życiu. Większość ludzi mówiła: jesteś dobry, jesteś uczciwy. Wiedziałem, że mam bilans dodatni dobrych uczynków nad złymi. Ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Biblia mówi tak. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ani jednego. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Posłuchaj. Nieważne, jak się tu wziąłeś. Skąd? Czy przyjechałeś tutaj swoim Ferrari? Czy jesteś człowiekiem sukcesu? Czy jesteś tu przez przypadek? Czy spałeś w Mariocie? Czy na dworcu? Jeśli nie spotkałeś Jezusa, nie pójdziesz do nieba. Przyjaciele, nie ma ani jednego sprawiedliwego, żaden z was, przez żaden system uczynków, nie zasłuży sobie nigdy na sprawiedliwość. Bo jedyna sprawiedliwość, jaka jest dostępna dla pokolenia Adamowego, czyli dla każdego człowieka, który słyszy teraz tych słów, to sprawiedliwość poprzez zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. On 2000 lat temu wziął na siebie, z miłości do ciebie, taką podjął decyzję, karę za twoje bezbożne życie. On wziął to na siebie. On wziął to na siebie. Wystarczy, że uwierzysz. Nic nie musisz robić. Nie jesteś w stanie dołożyć niczego do krzyża Golgoty. Dzieło krzyża jest kompletne. Krew Jezusa przelana na krzyżu jest zupełna. Nic do tego nie dołożysz, ale też tego nie obejdziesz. Każdy człowiek, który realnie uwierzy w swoim sercu, że Jezus Chrystus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, poszedł na krzyż, gdzie wziął winę i karę za twoje bezbożne życie, a następnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Jeśli w to uwierzysz i wezmiesz Jego imienia na swoim życiu, ustanowisz Go Panem i Zbawicielem twojego życia, będziesz zbawiony. I nie ma znaczenia, czy chodzisz w sutannie, czy jesteś człowiekiem tak zwanym świeckim. Jeśli nie spotkałaś Jezusa, nie pójdziesz do nieba. Nie możesz wydeptać sobie ścieżki do kościoła. Nie możesz mieć swojego miejsca, w którym klęczysz non-stop, jeśli realnie nie wierzysz, że Jezus to Bóg. Jeśli nie zaprosiłeś Go, aby panował w twoim życiu, to ci to nie pomoże, bo to są martwe uczynki. A nie z uczynków jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków. Przyjaciele, jestem tutaj po to, abyście usłyszeli i zobaczyli na własne oczy, że Jezus żyje. Nazywam się Michał Korgor. Niespełna 7 lat temu byłem w podobnym miejscu. Usłyszałem Ewangelię, która całkowicie zniszczyła moją światową teologię. Ale postanowiłem w nią uwierzyć. Uwierzyłem, że Jezus to Bóg. I zaprosiłem Go do mojego życia. I Pan Panów i Król Królów przyszedł do mnie. Spotkałem Go osobiście. Jestem tu po to, aby Ci zaświadczyć moim życiem, że Jezus żyje. Pytanie, czy Jezus żyje w Tobie? Przez 30 kilka lat, zanim spotkałem Jezusa, udawałem twardziela, kozaka, silnego człowieka. Tak jak ten system daje definicję, że tak trzeba żyć. Dzisiaj się nie spinam. Dzisiaj się nie boję. Jestem kochany, pełen pokoju, szczęśliwy, zaakceptowany. Jestem tutaj po to,
aby ci powiedzieć, że nie wiem, co do tej pory działo się w twoim życiu. To nie ma znaczenia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz słowa Ewangelii, dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia. Dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. Od dzisiaj możesz niszczyć dzieła diabła w twoim życiu. Wiesz, że możesz się nie bać niczego? Wiesz, że możesz nie chorować? Wiesz, że możesz nie mieć stanów depresyjnych? Wiesz, że bieda może nie mieć do ciebie dostępu? To wszystko 2000 lat temu wykonało się na krzyżu Golgoty. Wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana. Jezus zmartwychwstał. Nie wisi na krzyżu. To wielki Bóg. To nie jest też mały dzidziuś, który ciągle siedzi w żłobie. To wielki, potężny Bóg, który oddał swoje życie za ciebie. Za ciebie. Pytanie, co z tym zrobisz? Jaką to ma dla ciebie wartość? Czy przyspieszysz kroku? Udasz, że nie słyszałeś? Zepchniesz to jak do tej pory, wszystko w swoim życiu. Co trudne, to zepchnę. Zepchnę, zepchnę, jakoś to będzie. Jezus jest realnym rozwiązaniem na każdy problem, który się zmagasz dzisiaj. Od 7 lat doświadczam go osobiście. Osobiście. Chrześcijaństwo to nie jest religia książki, księgi. Chrześcijaństwo to osobista relacja z żywym Bogiem. Czy Jezus panuje w twoim życiu? Kim dla ciebie jest Jezus? Czy go poznałeś? Czy masz pewność, nie nadzieję, pewność, że po śmierci pójdziesz do nieba? To wszystko On ci załatwił 2000 lat temu na krzyżu. Jeśli to weźmiesz przez wiarę, prostą decyzją. Ojcze, dziękuję ci. Dziękuję ci za twoje cudowne dzieło zbawienia. Jezus, dziękuję ci, że jesteś Bogiem, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Wziąłeś karę za moje bezbożne życie, że zmartwychwstałeś. Zapraszam cię do mojego życia. Panuj w moim życiu. Jeśli w to uwierzysz, jeśli wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem, narodzisz się na nowo, zostaniesz obywatelem nieba. Diabeł będzie pod twoimi stopami. Po pierwsze, będziesz miał pewność, że kiedy się skończy to, co nazywa się dzisiaj, ty będziesz w niebie. Pewność, nie nadzieje, nowe oczekiwanie, niespięte posiadki to będzie. Pewność poprzez relację osobistą z żyjącym Bogiem, który jest żywy. Żywy i chce mieszkać w tobie. Pytanie, czy mu otworzysz? Czy mu otworzysz dzisiaj? Czy mu otworzysz dzisiaj? Ale po drugie, możesz też doświadczać nieba na ziemi. Nieba na ziemi. Czego chcecie? Może tak wam dobrze już z tym użalaniem? Tak się z tym przyzwyczailiście? Ja ci teraz mówię. Możesz panować nad każdym grzechem. Możesz panować nad każdym problemem w swoim życiu. To ci zapewnił Jezus 2000 lat temu. Pytanie, czy chcesz? Nie chodzi o to, żebyś poszedł do kościoła, jednego czy drugiego. Chodzi o to, kim On dla ciebie jest. Kim realnie jest dla ciebie Jezus. Jak myślicie? Po co On przyszedł? Po co On przyszedł? Dla święconek na Wielkanoc? Dla choinki na Boże Narodzenie? Po co przyszedł Jezus? Zapłacił cenę za każdy twój błąd. Za każdy twój błąd. On postanowił z miłości do ciebie ponieść karę, wziąć winę. Przyjaciele, będziemy tu jeszcze przez chwilę. Jeśli chcecie doświadczyć Bożej mocy, jeśli chcecie się z Nim spotkać, podejdźcie do nas. Zapraszamy też was na nasze spotkania. Nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 10 w Warszawie przy ulicy Dzierżoniowskiej. Jeśli chcesz zobaczyć, czym jest realne uwielbienie Boga, uwielbienie Boga w duchu i w prawdzie przez prawdziwych czcicieli. Jeśli chcesz zobaczyć, na czym polega otwarte niebo, demony zawsze pierwsze rozpoznawały Jezusa, jak chodził po ziemi. Tak zawsze było. One też wierzą i drżą. To jest normalna rzecz. On może być wolny. Jeśli będzie chciał, uwolnię go od demonów.
Ale on nie chce! On nie chce! Nie chce! Bo sam na siebie zapierdalam. Ciężko na pewno. Twój wybór! Każdy człowiek wybiera. Życie lub śmierć. Błogosławieństwo oraz przekleństwo. 2000 lat temu wyglądało to dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Ale każdy z was, przyjaciele, podejmuje decyzję. Każdy z was wybiera. Każdy z was wybiera. Za Jezusem poszło 120 osób. 120 osób realnie zostało i oczekiwało wypełnienia Jego obietnicy. Kiedy wstąpił do nieba, oczekiwali zesłania Ducha Świętego. Reszta zgorszyła się w którymś momencie, a ja wam powiem teraz. Błogosławiony, który się mną nie zgorszy, bo jestem tu w imieniu Pana. Błogosławiony, który się mną nie zgorszy. Błogosławiony. Bo dzisiaj to my, Kościół żywego Boga, sprawujemy w Jego imieniu poselstwo. To On mówi przez nasze usta do was. Możesz Go doświadczać. Możesz mieszkać w Tobie. To wszystko 2000 lat temu się wykonało. Pytanie, czy tego chcesz? Amen.